Krzysiu, za nami wielki finał 14 edycji polsatowskiego Tańca z Gwiazdami. Jak emocje? Ciary. Drodzy Państwo, ciary. A mówiąc serio, ciary. No, szczególnie na freestylach. Oglądaliśmy z góry i miałem ze 3 razy takie... I ja nie widziałem wcześniej, w trakcie prób widziałem jakieś takie urywki. Nie chciałem sobie właśnie zepsuć, chciałem zobaczyć w całości z muzyką, z anturażem, z emocjami, które są docelowe. No ja nie wiem, czy kiedykolwiek był taki po prostu poziom. I nie mogłem się zdecydować do końca, kto jest najlepszy, bo każdy jest po prostu już na takim poziomie. Jedni byli po prostu ogniści. No, ta woda i to jakby narodzenie się na nowo, to przekraczanie barier, ten rodzaj jakiegoś takiego uwierzenia w siebie w tej historii w freestylu Anity, to świetne. Czy ta historia od dziecka, ta historia życia z panią Marylą, która to nam zaśpiewała. No myśmy tam wszyscy uczestnicy, jak pani Maryla weszła z tym tańcem, to, wiecie, nagle się tylko słyszałem taką harmonię. Zaczęło być siąpienie, no i jest wzruszenie, no zaraz idziemy na imprezę po, więc jeszcze wszyscy się zintegrujemy, no stęskniliśmy się bardzo, więc ten walc końcowy, który tutaj zatańczyliśmy, to myślę była taka gratka po miesiącach czasami tęsknot, więc i super taka integracja. Ja trochę się czuję jak na takiej zielonej szkole, coś się skończyło, pamiętam jak płakałem pod koniec podstawówki, kiedy rozchodziliśmy się z klasą, no i teraz też mam takie coś, że się strasznie, żeśmy się zżyli. I super klimat stworzyliśmy w tej edycji wszyscy i szkoda, no ale coś się kończy, coś się zaczyna, jak mawiał Wiedźmin, więc... Znajomości mam nadzieję, że przetrwają. Myślę, że tak. Te takie wypracowane w trudach i w takich emocjach trwają. Ja wiem, jak jest na przykład, twoja twarz brzmi znajomo. Do dzisiaj utrzymujemy kontakt i wspieramy się, rozwijamy się na różnych polach, więc tak, myślę, że na pewno. A co do kontynuacji tańca, cóż, pozostało mi jeszcze potańczyć w musicalach. Oczywiście, Krzysiu, ja cię trzymam za słowo. Na pewno jestem przekonany, że ty nawet będziesz obsadzany teraz w takich musicalach tanecznych. Jednego mi się nie udało zrobić, tak, żeby tak wrzucić łyżkę dziegciu. Strasznie chciałem zastepować, nauczyć się stepowania. To jest takie moje niespełnione marzenie i z tym mam niedosyt. I może kiedyś gdzieś marzyło mi się tu, może we freestylu, ale może w deszczowej piosence. Przyjdzie na to czas. Jeszcze raz. O, i jeszcze mam jedno marzenie, żeby zatańczyć dzisiaj z panią Iwoną. To jest moje drugie marzenie. Coś czuję, że ja dzisiaj je spełnię. Krzysiu, to zanim porwiesz panią Iwonę do tańca, czego ci serdecznie życzę, to powiedz mi, czy Anita była twoją faworytką właśnie do kryształowej kuli? Moje serce, ja jestem strasznie każdy organ, po prostu umysł, co innego, serce, co innego, no ale chyba serce było najbliżej Anity. Gramy razem w teatrze, znamy się już dobrze ze 3 lata. I no po prostu znamy się, czujemy się, wiemy jak to wszystko funkcjonuje i chyba tak jakoś wykoncypowałem, że to by było takie piękne zakończenie tej historii. Ona też stworzyła piękną dramaturgię i to się wszystko i zakończyła to tym pięknym właśnie freestylem, więc no taka cudna opowieść zamknięta w stylu, ale wszyscy, no ja nie mogłem się zdecydować, kto ma, ja nie wiem, co to jest najlepiej, bo w sensie ktoś zatańczył tak, że wzruszył, gdzieś były ciarki, a gdzieś był po prostu niesamowity temperament taki, że ogień, jak ja zobaczyłem rozwój, Maw fantastycznie się rozwinęła, po prostu mam wrażenie, że na koniec już jakby wszystkie bariery lejce odpaliła jakby wrotki, no Roxy jest cudowna absolutnie, więc no, jestem zaszczycony, że mogłem w takim towarzystwie tańczyć i całkiem to była fajna przygoda. Krzysiu, to byłeś jedynym uczestnikiem w tej edycji, ale w ogóle chyba ze wszystkich edycji, który, no może nie jedynym ze wszystkich, ale wyjątek stanowisz, bo odpadłeś i wróciłeś i znowu odpadłeś. I znowu dzisiaj wróciłeś. Tak. Słuchaj, tak zwany comeback man. Tak. No, za pierwszym razem rzeczywiście był żal, było nam przykro i tak trochę czuliśmy, że to tak blisko było, że można było iść dalej, tym bardziej, że Sara perfekcjonistka, ja również, więc chcieliśmy no jeszcze potańczyć, a potem się okazało, że ten drugi raz w czwartek wskoczyliśmy w to szalone tempo, zatańczyliśmy nam 30 parę punktów. W pierwszym odcinku to było nie do pomyślenia, więc po prostu super.
Potem żeśmy odpadli, ale już przy tym drugim już miałem taki wewnętrzny półuśmiech, bo już znałem system, nie? To jest ten powrót znowu z dalekiej podróży, znałem system. Czy byśmy jeszcze poszli kolejny raz? Tak, tak, tak. Oczywiście, jeżeli to by nie było w sobotę wieczorem, nie? Wtedy byśmy nie zdążyli zrobić układów. Byśmy improwizowali, wtedy byłoby impro. Ale pod tym względem, no wyjątkowa sprawa, bo rzeczywiście też jestem jakby tak zadowolony, że w tak krótkim czasie jeszcze Ola, moja partnerka, która zgodziła się na to, to jest raz, zatańczyła, to jest dwa, w jeden dzień tak naprawdę się nauczyła tego wszystkiego, a to wiemy, że to są ogromne nerwy, więc no będę miał dużo takich wspomnień, teraz nie będę zanudzał, ile tam jeszcze rzeczy, co będę pięknie wspominał, tango, walca. Cały czas dostaję wiadomości właśnie jeszcze z tych tańców zarejestrowanych z całego świata. Dzisiaj tam z Wenezueli ktoś napisał, ktoś z Francji, w sensie, więc to sobie żyje własnym życiem i idzie w świat, to cośmy tutaj stworzyli, a tańców pięknych było dziesiątki. Ja myślę, że będę sobie przez lata odświeżał to i wracał z sentymentem, a w przyszłej edycji usiądę sobie na widowni i zobaczę, jak to jest z tej perspektywy.